Kojarzycie tę scenę z końcówki Imperium kontratakuje, kiedy Luke Skywalker i Darth Vader walczą na miecze świetne i okazuje się, że Luke jest synem Dartha Vadera i w ogóle jest wow opatrzony i w ogóle? Jeżeli lubicie tego typu zwroty akcji w filmach, to się bardzo dobrze składa, bo ja też je uwielbiam. Tyle, że na tym wideo ich nie znajdziecie. Powód jest prosty, bo będziemy rozmawiali dzisiaj o nowych flagowcach Samsunga, czyli serii Samsung Galaxy S22. I choć telefony te budzą wiele emocji, no to nie oszukujmy się. O tym, że zadebiutują na początku tego roku, mogliśmy się domyślać od dawna, a i liczne przecieki zdradziły nam większość szczegółów na ich temat. Natomiast, co jest nowego, to to, że po pierwsze telefony zostały oficjalnie zaprezentowane, a po drugie miałem okazję się nimi pobawić. I powiem wam, było warto, ponieważ wielu fanów marki wreszcie doczeka się tego, na co czekało od naprawdę wielu lat. Na serię Samsung Galaxy S22 będą się składały trzy modele. Wariant podstawowy, plus i ultra. Najciekawszy z nich jest oczywiście ten ostatni. Nie tylko jest on największy, posiada wyświetlacz o przekątnej aż 6,8 cala, ale ma także najbardziej rozbudowaną konfigurację aparatu. Główny moduł ma rozdzielczość 108 megapikseli, został też wyposażony w nową, bardziej przejrzystą soczewkę, ale mamy także funkcję Space Zoom, czyli stukrotne, niemal bezstratne przybliżenie realizowane przez 10-krotne tele. To dokładnie ta sama funkcja, którą znaliśmy z poprzednich generacji S20 i S21 Ultra, natomiast w dalszym ciągu jest czymś dość unikalnym, jeżeli chodzi o smartfony Koreańczyków. Co więcej, wraz z modelem Galaxy S22 Ultra producent wreszcie zdecydował się na coś, co wisiało w powietrzu od dawna, czyli połączenie serii S z biznesową serią Note. Nowy flagowiec Koreańczyków od swoich biznesowych poprzedników pożyczył dwie rzeczy. Czyli po pierwsze bardziej kanciasty design, a po drugie i o wiele bardziej istotny rysik S Pen, który teraz dostajemy w standardzie i który zawsze możemy mieć przy sobie, ponieważ w obudowie wreszcie przewidziano na niego miejsce. Myślę, że ta wiadomość ucieszy wiele osób, ponieważ seria Note w zasadzie od zawsze miała licznych zwolenników, którzy z niepokojem musieli śledzić kolejne pogłoski o rzekomym uśmierceniu biznesowych galaktyk. Jak widać, faktycznie trochę się one potwierdziły, no ale umarł król, niech żyje król. Jeżeli chodzi o warianty podstawowy i plus, różnią się one przede wszystkim rozmiarem wyświetlacza, a co za tym idzie rozmiarem samej obudowy. Ekran zwykłego S22 ma przekątną 6,1 cala, natomiast S22 Plus to panel o przekątnej 6,6 cala. Oczywiście w przypadku wszystkich trzech modeli mamy do czynienia z Dynamic AMOLEDami wyprodukowanymi przez Samsunga. Z tej dwójki moim prywatnym faworytem jest Samsung Galaxy S22, czyli ten mniejszy model. Zresztą jednym z głównych powodów są właśnie jego gabaryty. Najmniejsza S22 to fajny mały smartfon, który bez problemu obsłużymy jedną ręką, a który oferuje nam dokładnie tę samą wydajność, możliwości i, co ważne, w przeciwieństwie do S21, to samo wykonanie, co jego drożsi bracia. A skoro o wykonaniu mowa, obudowa wszystkich trzech urządzeń, to połączenie szkła Gorilla Glass Victus Plus oraz wzmocnionej aluminiowej ramki. W dotyku telefony sprawiają wrażenie solidnych i dają nam poczucie obcowania z produktem premium, czyli dokładnie tak, jak zawsze to miało miejsce w przypadku flagowców Koreańczyków. Oczywiście nowości czekają nas nie tylko na zewnątrz, ale również w środku, gdzie znajdziemy zupełnie nowy procesor. Konkretnie Samsung Exynos 2200, wykonany w litografii 4 nanometrów. Nowy układ ma przynieść wyraźny skok wydajności, szczególnie w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją, gdzie możemy liczyć nawet na dwukrotnie wyższą moc obliczeniową. Co warto odnotować, wszystkie modele z rodziny Samsung Galaxy S22 będą obsługiwały łączność 5G. Dodatkowo modele S22 Plus i Ultra będą się mogły pochwalić obsługą standardu Wi-Fi 6E. Oczywiście jak co roku Samsung mocno stawia na kwestie związane z robieniem zdjęć i nagrywaniem filmu. Modele Samsung Galaxy S22 i S22 Plus wyposażone zostały w wysokiej klasy potrójny aparat z główną jednostką o rozdzielczości 50 megapikseli. Natomiast w wariancie S22 Ultra, jak już wspomniałem, mamy jednostkę pięciokrotną z modułem 108 megapikseli, dwoma tele i modułem ultraszerokokątnym.
Najważniejsze zmiany mają jednak dotyczyć tego, co dzieje się już po naciśnięciu spustu migawki, czyli obróbki gotowego materiału. Dzięki nowemu układowi Exynos 2200 mamy uzyskać jeszcze wyższą jakość zdjęć nocnych, natomiast fani wideo z pewnością ucieszą się na możliwość nagrywania materiału HDR 12-bitowego, czyli o znacznie szerszej rozpiętości tonalnej. Oczywiście wszystkie zmiany, o których Wam tu teraz opowiedziałem, to tylko wierzchołek góry lodowej. Ze swojej strony mogę Wam obiecać jedynie tyle, że nowe flagowce Koreańczyków naprawdę robią dużo, by przekonać nas do ich zakupu i to mimo wygórowanej ceny. No bo za podstawowego Samsunga Galaxy S22 zapłacić musimy aż 3999 zł, a więc sporo, natomiast kolejne modele są odpowiednio droższe. Samsung Galaxy S22 Plus to wydatek rzędu 4999 zł, natomiast za wariant Ultra zapłacimy aż 5899 zł. Sporo, natomiast myślę, że mogą być tego warte. Ale oczywiście z werdyktem musimy poczekać, aż telefony trafią w nasze ręce na dłużej i będziemy mogli je dokładnie przetestować. Natomiast póki co, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o serii Samsung Galaxy S22 oraz świeżo zaprezentowanych tabletach Samsung Galaxy Tab S8, koniecznie zajrzyjcie na telepolis.pl, linki do artykułów znajdziecie poniżej w opisie filmiku. A ze swojej strony koniecznie zachęcam do kliknięcia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. Z mojej strony to tyle, cześć i do zobaczenia.